To chyba już. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim, pisarzem, autorem, między innymi w ostatnich miesiącach książki o śmieciach. I trochę o tej książce opowiemy, ale trochę też pokrążymy wokół niej, pokrążymy wokół śmieci. Metafora krążenia też nie jest przypadkowa, bo to krążenie ptactwa wokół wysypisk śmieci się tutaj dosyć często pojawia i pewnie to też jakoś nieuchronnie powróci. Bardzo będziemy wdzięczni za przekazywanie Państwa pytań czy uwag w komentarzu pod streamingiem. I bardzo cieszymy się, że no, mimo że nie możemy się spotkać na żywo, to możemy w takiej zdalnej formie, żeby porozmawiać o śmieciach. I może tytułem wstępu właśnie powiedzmy o tym, bo chwilę zanim weszliśmy, rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście ta książka pojawiła się wtedy, kiedy ludzie trochę utknęli ze śmieciami w swoich domach, prawda? Że się wstrzeliła w ten moment, kiedy rzeczywiście okazało się, że te śmieci, które często próbujemy od siebie odsuwać, są wokół nas, piętrzą się i czasem nawet nie można ich wyrzucić, jak się trzeba izolować. Więc tak na początek powiedz, czy miałeś jak dotąd przez te parę miesięcy od wydania książki dużo tego rodzaju komunikatów ze strony czytelników, że nagle to stało się ich doświadczenie, że te śmieci po prostu są, bo nawet nie można ich wynieść. Wydaje mi się, że wszystkich uderzyła prawie natychmiast ilość bardzo konkretnych śmieci na ulicach. To jest coś takiego, że ze śmieciami się oswajamy oczywiście z czasem i dlatego nie robią na nas wrażenia kiepy papierosów, które widzimy od dziecka wszędzie na ulicach. Nie robią na nas wrażenia psie kupy w woreczkach rozwalone po całym parku, które wrony wyciągają ze śmietników. No i można by długo wymieniać pewnie śmieci, które nas nie dziwią. Może jeszcze jednego wymienię, bo wydaje mi się naprawdę uderzający dla ostatnich lat, czyli te małpki z wódeczkami różnymi, które po prostu są wszędzie i to też ciekawe, że te śmieci mają swoje rewiry, prawda? Że te małpki pojawiają się zawsze w tych samych miejscach, często w sąsiedztwie przystanków autobusowych, jakichś takich miejsc, gdzie szybko się je spożywa, więc występuje jakaś rejonizacja tych śmieci. Natomiast chyba przy okazji pandemii no bardzo szybko wszyscy zobaczyliśmy te fruwające wszędzie maseczki, których było naprawdę dużo i zaczęły się pojawiać naprawdę wszędzie. I o ile zawsze w pierwszej chwili to było takie wrażenie niesamowitości i ludzie wrzucali zdjęcia tych maseczek w różnych dziwnych miejscach, a potem to jest tak wszystko spowszedniało, że już słabo się na to zwraca uwagę. Tak samo te rękawiczki, które też gdzieś tam w jakichś krzakach, zawsze to też takie było trochę jak z tymi małpkami przy przystankach, że te rękawiczki się walały przy supermarketach. Wszędzie tam, gdzie ludzie mieli poczucie, że jakaś odbywa się transmisja wirusa, to tam je zakładali, tam też je zaraz porzucali, niekoniecznie trafiając z nimi do śmietnika.
Więc wydaje mi się, że po pierwsze to uderzyła nas gigantyczna ilość nowych śmieci, jakichś wcześniej nam nieznanych właściwie, a po drugie rzeczywiście dużo czasu zaczęliśmy spędzać w domu ze swoimi śmieciami. Niektórzy ci, którzy musieli się izolować albo mieli jakieś kłopoty z opuszczeniem mieszkania, no to musieli z tymi śmieciami siedzieć. Ja w książce opisuję ten przypadek właśnie pani, która przez miesiąc na skutek różnych typowych i charakterystycznych pomyłek różnych sanepidów i tych służb spędziła dużo więcej czasu niż powinna w izolacji, a policja się nią interesowała tylko o tyle, o ile ona nie leciała, gdzieś nie zbiegła z miejsca, gdzie powinna siedzieć, nie proponując ani pomocy, ani niczego. W związku z tym przez miesiąc narosła góra śmieci, które potem przez wiele dni musiała wynosić, kiedy już zakończyła tą izolację. Musiała je wynosić po prostu do śmietnika, tam gdzie ich miejsce. No ale nie wiem, czy to był częsty przypadek, ale jeszcze tak sobie myślę o tych śmieciach i pandemii, że przecież były te straszne historie o tym oznaczaniu tych domów, tych covidziarzy nieszczęsnych, że tam jacyś burmistrzowie wymyślali różne sposoby, żeby to zaznaczyć. No i zrobiło się tak średniowiecznie w którymś momencie, że po prostu rzeczywiście tam, gdzie zaraza, to ten dom był już jakoś napiętnowany w jakiś sposób. No właśnie, czyli z jednej strony mamy ten moment, w którym śmieci się stały jakoś bardziej widoczne, jedne w otoczeniu, w przestrzeni publicznej, w miejscach, przez które przechodzimy, inne w domu, gdzie zostały z nami, kiedy nie mogliśmy wychodzić, jeszcze inne właśnie w postaci tych częstych alarmujących zdjęć porozrzucanych maseczek. Ale z drugiej strony mamy te wszystkie rodzaje śmieci, które nie są takie oczywiste. I właściwie książka o śmieciach jest taką książką, która tym drugim poświęca zaskakująco dużo, dużo uwagi, tym śmieciom, które no właśnie mogą się nie kojarzyć tak bardzo jak małpki na przystanku, czy zwalające się foliowe rękawiczki pod marketami z tą kategorią śmieci i odpadku. A piszesz o tym, że śmieciami są przecież też wszelkiego rodzaju dymy, spaliny, pyły, wszystko to, co jest wyrzucane w powietrze, co jest emitowane, co jest wlewane do rzek, do mórz. I to są te śmieci, o których niekoniecznie myślimy, właśnie używając tego pojęcia, prawda? Tak, mi właściwie to jakoś to nie przyszło mi do głowy tak w pierwszej chwili, kiedy zaczynałem pisać tą książkę, kiedy zacząłem pisać tekst do dwutygodnika o śmieciach, z których ta książka jakby się wzięła. No to wtedy nie myślałem jeszcze tak szeroko i nie miałem tak tego śmiecia zdefiniowanego. Myślałem sobie o nim tak zupełnie potocznie, jako o czymś takim domowym i oswojonym i takim powtarzalnym, powiedzmy. Ale rzeczywiście z czasem dochodziło do mnie, że ten śmieć, poza tym, że jest taką poręczną metaforą wszystkiego, co nas teraz otacza właściwie, to można go rozciągnąć właściwie w nieskończoność na różne przejawy aktywności człowieka, szczególnie niszczącej aktywności.
No i tak, no zdecydowanie te zanieczyszczenia, czy naprawdę przeróżne rzeczy. Myślę sobie, że na przykład w weekend byłem na takich bagnach na północy Warszawy, na Białołęce, i tam powstają bardzo aktywnie, po prostu jak grzyby po deszczu, osiedla. I to wszystko są tereny dosyć podmokłe, dlatego one są dla mnie interesujące. Zresztą są bardzo miejscami ładne. No i tak to wygląda, że przyjeżdżają tam ciężarówki i wywalają tam gruz. Wywalają ogromne ilości tego gruzu, usypują takie wały i na tych wałach następnie wyrastają te osiedla. No i już nawet nie chcę się rozwodzić na temat tego, ile emisji metanu każde takie bagno powoduje i zasypanie go i w ogóle jakby no niszczenie czegoś, co właśnie powinno się raczej w tym momencie pielęgnować, ale jeszcze mamy chyba na to za mało wyobraźni. No to po prostu to jest tak niewyobrażalny syf. Myślę sobie, że no, wszyscy widzieliśmy gruz. Mniej więcej to są w idei to są różne fundamenty, jakieś cegły, takie rzeczy, ale każdy, kto się temu gruzowi przyglądał, to wie, że tam są jakieś stare kable, styropiany, masa śmieci, szmaty. No i to wszystko jest, na tym wszystkim budowane są te domy i to wszystko po prostu zapada się w to bagno. No i jak o tym nie myśleć inaczej, jak po prostu o śmieciach. No są to ewidentne śmieci, nawet takie bardzo bliskie klasycznej definicji śmiecia. No straszne to jest, ale może to, może nie na ten tor chciałaś skierować naszą rozmowę. W każdym razie ja też nie chciałem za bardzo się rozpędzać z tymi śmieciami, nie chciałem już wszystkich aktywności człowieka do tego zamykać, bo pewnie gdybym się trochę pogimnastykował, to by mi się udało, ale też zależało mi na jakiejś zwięzłości i nie chciałem jednak tracić kontaktu z kilkoma ważnymi tematami, które chciałem w tej książce poruszyć i nie chciałem się rozwijać w takim mnożeniu tych definicji, żeby czasem nie zatracić jednak jakiejś istoty problemu. No to dodajmy, że tych kilka ważnych tematów, no to są takie tematy jak generalnie katastrofa ekologiczna, jak kryzys klimatyczny. Tak, takie kilka takich tematów, Małych, tak. prawda, które są no właściwie tymi głównymi problemami, wokół których ta książka poprzez historię śmieci, odpadków, resztek produkowanych przez ludzi krąży. Tak, no w międzyczasie bardzo głośny stał się ten w ogóle olbrzymi problem z odpadami z tworzyw sztucznych. I w ogóle ta książka tak w którymś momencie zaczęła mi skręcać w taką książkę o plastikach, czego w sumie nie chciałem robić, ale samo tak jakoś wyszło, że te śmieci najbardziej nas oburzają, bo kiedy obejrzymy swój śmietnik i od tego chyba dobrze zawsze zaczynać takie badania, no to zobaczymy, że najwięcej wynosimy rzeczywiście tych opakowań z tworzyw. Jak właściwie byśmy się nie, znaczy musielibyśmy się wykazać jakąś wielką dyscypliną i naprawdę dużą wolą walki, żeby tych opakowań nie mnożyć. I jeżeli nie chcemy stawiać swojego życia za bardzo na głowie i jakoś no, nie mamy do tego takiego fundamentalistycznego podejścia, no to siłą rzeczy produkujemy cały czas opakowania plastikowe codziennie. No i czułem, że po prostu to jest taki temat, o którym dużo się teraz mówi, i chciałem trochę go zgłębić, jak to zwykle bywa, sam dla siebie. Bo chciałem się trochę czegoś dowiedzieć na ten temat i nawiązałem tutaj bardzo fajną i owocną współpracę z moim kolegą Michałem Łukawskim, który jest chemikiem i specjalistą od polimerów z Politechniki Warszawskiej.
No i on mi tłumaczył po prostu, co to są te tworzywa, co to są te plastiki, jak to nazywamy. No i te plastiki to jest tak naprawdę temat bez końca, bo plastików jest mnóstwo, mają bardzo różne właściwości i tak się je demonizuje trochę, a ja troszkę chciałem też ich pobronić w tej książce. No, oczywiście mi się to nie do końca udało, ale musimy oddać plastikom co plastików, jednak nasz postęp jest wyraźnie skorelowany z rozwojem tego przemysłu. I to, że żyjemy tak, jak teraz żyjemy, zawdzięczamy tworzywom sztucznym. I oczywiście możemy się starać nie kupować jakichś produktów spożywczych w opakowaniach i może nam się to nawet udawać, ale kiedy się rozejrzymy, no to widzimy, że wszystko, co nas otacza, to są tworzywa sztuczne. Nie musimy ich nazywać plastikami. To wszystko jest. Prawie wszystko, co nas otacza, jest po prostu, ma ten rodowód. Znaczy, formalnie jest tworzywem sztucznym i takie rzeczy, które są z drewna, tylko często się wydają z drewna, bo tak naprawdę są tam różne jakieś laminaty, żywice i różne syntetyczne ingrediencje, które sprawiają, że ten stół na przykład łatwiej się wyciera, łatwiej się go czyści, nie rysuje się i trylion różnych rzeczy. Więc i po prostu, kiedy się trochę za dużo siedzi w mediach społecznościowych, co mi się dosyć często niestety zdarza, no to odnosi się wrażenie, że ludzie nienawidzą plastiku, szczególnie w swoim towarzystwie, nienawidzą plastiku i chcą walczyć z każdym przejawem plastiku, jaki jest. No i coś chciałem tutaj tak sam też sobie wyjaśnić w ogóle, jak się do tego nastawić. Dlatego też trochę tak postanowiłem pogłębić ten temat tworzyw. No ale jeżeli chodzi oczywiście o takie sprawy jak to, że ten plastik nie jest w żaden sposób przetwarzany sensownie, że trafia do morza w Azji prawie natychmiast właściwie. U nas jeszcze może gdzieś zapadać się w ściółkę leśną i do morza może nawet nigdy nie trafić. Ale no faktem jest, że te tworzywa są błogosławieństwem i przekleństwem, bo dużo im zawdzięczamy, ale kompletnie sobie z nimi nie radzimy i już dawno straciliśmy na tym kontrolę i końca też nie widać tego deszczu plastiku tak naprawdę. Ja myślę, że przynajmniej z mojej lektury to ta obrona plastiku tutaj się jak najbardziej udaje. Są takie fragmenty, w których na przykład przywołujesz takie ciągnące się przepychanki, co jest tak naprawdę bardziej szkodliwe dla ziemi, czy plastik, czy szkło. Czy plastik, czy bawełna. Prawda, jakby też to znamy, bo tego jest pełno w prasie codziennej. Bardzo, bardzo łatwo natrafić też na takie niekończące się spory właśnie w mediach społecznościowych. Ale ja chciałem trochę odejść od tego plastiku. Nie tylko dlatego, że no, jakby rzeczywiście oddajesz mu sprawiedliwość, też pokazując różne jego zalety i wspaniałe cechy, których pewnie inne surowce mogłyby mu pozazdrościć, gdybyśmy je antropomorfizowali, ale myślę też o tym, że właśnie są te mniej oczywiste rodzaje śmieci, do których jeszcze chciałem wrócić, bo gdzieś mi ta książka wpisuje się w taki, nie wiem, czy można powiedzieć nurt, bo to nie jest jeden nurt, ale w taki trend, żeby wskazywać różne problemy, właśnie wykorzystując pojęcie zanieczyszczeń. Tak jak to się zresztą pojawia u ciebie. Zanieczyszczenie światłem, z którym mamy do czynienia
w dużych miastach, które są bardzo intensywnie oświetlone i przez te systemy oświetlenia miejskiego i przez świecące reklamy. No, po pierwsze to zaburza tak życie tej przyrody w mieście, która jeszcze pozostała, jest jej, jak można też się przekonać z twojej książki, całkiem sporo. No i też pochłania ogromną energię. Ale też mówimy o tych zanieczyszczeniach, które są związane z dźwiękiem, o zanieczyszczeniu hałasem, znów związanym bardzo często z życiem dużych miast. Mówimy o zanieczyszczeniu wizualnym, które z kolei dotyczy przede wszystkim nośników reklamowych, które stały się wszędobylskie i otaczają nas i w mieście, a zwłaszcza przy różnych takich reklamowych zagajnikach u wylotu dróg z miasta. I to, jak pokazujesz, że ileś rzeczy, o których nie myślimy jako o śmieciach, też jest podobnego rodzaju zanieczyszczeniem, gdzieś koresponduje z tymi próbami, żeby to, z czym mamy, no to jest też taki szeroki, prawda? Szeroki mianownik, tak? Ale to, z czym jest często problem, właśnie zwłaszcza w tych dużych miastach, no ale też już w skali całego świata, to można nazywać właśnie zanieczyszczeniem, właśnie, no, bardziej potocznie śmieciami. No to w ogóle miasto jest takim idealnym poligonem, żeby takie rzeczy śledzić, bo tych śmieci jest tutaj naprawdę od cholery. I kiedy myślę o tym zanieczyszczeniu, to jest w ogóle bardzo uderzające, że widzimy to zanieczyszczenie, kiedy nas tutaj nie ma, kiedy się przenosimy gdzieś poza miasto, to wtedy dopiero widzimy, w jak zanieczyszczonym miejscu żyjemy. I myślę, że w ogóle też mam taką generalną refleksję na temat całej pandemii, że to miasto, wszyscy zrozumieliśmy, że miasto jest pułapką trochę. Że kiedy nas zamykają w domu, to naprawdę nie możemy nigdzie pójść, nie możemy nic zrobić, możemy szukać jakichś pretekstów, wymówek i tylko się bać, czy nas czasem nie przyłapią. Ja miałem taką przygodę właśnie w czerwcu, że trafiłem na kwarantannę, która do niczego nie prowadziła, ale musiałem ją odbyć. I to się wydarzyło na działce, na wsi. I po prostu była to taka ulga i miałem takie poczucie, żebym oszalał w mieście, gdybym musiał to zrobić. Zwłaszcza, że mam psa i w ogóle sobie nie wyobrażam, co miałbym robić z tym psem w tym czasie, komu go oddać. No jakieś gimnastyki po prostu niesamowite. Wymagałoby to gimnastyki. Ale też ta pandemia, która tutaj cały czas rozgrywa się za moim oknem, bo mieszkam przy ulicy, która prowadzi do szpitala bardzo dużego warszawskiego. Słyszę karetki od lutego, przypuszczam, 5 razy na minutę przejeżdżające karetki. No może nie, ale naprawdę bardzo często. No, jestem przekonany, że nie pozostaje to bez wpływu na moją psychikę. A z drugiej strony też czasem widzę, że ja już właściwie tych karetek nie słyszę. Rozmawiam z kimś przez telefon i ktoś mówi, chyba karetka koło ciebie jedzie. I ja w ogóle jakby ten dźwięk jest tak oswojony dziwacznie, że trochę go nie słyszę. No ale to znowu mnie zniosło w temat pandemii. A jeżeli mówimy o tych takich właśnie zanieczyszczeniach miejskich, to jest bardzo ciekawe jest dla mnie to zanieczyszczenie światłem. Ono mi się wydaje szalenie interesujące, kiedy
zobaczymy takie nocne mapy nieba, no to widzimy, że w Europie nie ma już ciemnych punktów praktycznie. Nie ma miejsc, gdzie jest absolutna noc i absolutna ciemność. Są w Polsce takie rezerwaty ciemnego nieba, ale wydaje mi się, że ono już jest ciemne, tak w cudzysłowie mniej więcej. Są takie całe strefy, chyba gdzieś na Dolnym Śląsku, gdzie jest dużo szklarni, gdzie po prostu panuje cały czas taki półmrok w środku nocy, bo no tyle watów żarówek tam pracuje, że unosi się tam, po prostu nad tym wszystkim wisi jakaś łuna świetlna. No i oczywiście w Warszawie to też wszędzie obserwujemy. Mnie strasznie właśnie oburzały takie rzeczy, które obserwowałem wiosną, jak montowali city lighty tutaj na rogu ulicy i sobie pomyślałem, w ogóle nikt tego ze mną nie konsultuje. Znaczy, dlaczego do cholery jasnej? No jakby kolejny jest nośnik reklamowy. Ja rozumiem, że korzystam z tego miasta na wiele sposobów i to też coś kosztuje, a ja nic za to nie płacę, ale wydaje mi się, że to już jest taki stopień inwazyjności, to po prostu mrygające przez cały dzień i całą noc LED-owe światło, które powiadamia mnie o nowych pierścionkach w aparcie albo o jakimś innym gównie, którego z całą pewnością nie potrzebuję i którego w ogóle nie chcę oglądać. No to takie rzeczy budzą moją czystą agresję. I to jest przykład z mojego rogu ulicy, ale no oczywiście to zanieczyszczenie świetlne ma wpływ na nasz organizm, to jest jasne. Wiadomo, że wpływa na wydzielanie melatoniny. No i była masa badań dotycząca tego, jak szeroki może być ten wpływ na organizm ludzki. Były jakieś badania chyba w Korei, które mówiło o tym, że u osób, które pracowały w nocy przy sztucznym świetle, na nocne zmiany dużo częściej występowały określone nowotwory. Także na nasz organizm na pewno ma taki wpływ, że rozregulowuje go po prostu. No, ta melatonina jednak zajmuje się jakimś takim balansem w organizmie i tą też gospodarką hormonalną, więc wpływ jest szeroki. No i poza tym, co wydaje mi się równie ważne, zmienia też przyrodę. Znaczy, w mieście żyje bardzo dużo organizmów poza nami i światło też oczywiście sztuczne na nie wpływa. Wiadomo, że pod wpływem tego sztucznego światła różne zwierzęta zmieniają swoje przyzwyczajenia i tryb życia. I tak na przykład, żeby specjalnie bardzo daleko nie szukać, no, lisy w Warszawie są wyłącznie nocnymi zwierzętami. Praktycznie nie spotykam ich za dnia, a jak spotykam, to jestem bardzo zdziwiony. Kiedy się pojedzie na wieś i się wyjdzie na jakieś pole, no to te lisy się widzi wszędzie. A tutaj one po prostu naturalnie przestawiły się na noc, dlatego że boją się ludzi, dość oczywiście. Ale też dlatego, że w nocy spokojnie można sobie tutaj funkcjonować, bo jest jasno. I jest to jakieś takie równoległe życie tego miasta, że nocą wiele tych zwierząt po prostu się przestawia. Na już najbliższym mi przykładzie, czyli na przykładzie różnych ptaków, to też dobrze widać i to jest w ogóle dobrze dosyć zbadane, że te miejskie ptaki zachowują się zupełnie inaczej niż ptaki gdzieś na terenach podmiejskich, czy na wsi, czy w lesie, czy w ogóle gdzie indziej. One po prostu mają inny cykl dobowy. Śpiewają po nocy, co się nie zdarza ich odpowiednikom z dzikości. Ale też no, po prostu są aktywne w nocy. Na przykład no,
Ja chyba w książce piszę o kosie, że kosy śpiewają po nocy, co się raczej nie zdarza w lesie, jak jest zupełnie ciemno. Ale no też wiadomo, że te ptaki po prostu żerują często w nocy i to już jest w ogóle zupełnie dziwne. Inna rzecz, że noc ma też określone zalety w mieście innego typu. Mniej jest mianowicie zanieczyszczenia dźwiękiem. A kiedy jest mniej zanieczyszczenia dźwiękiem, no to jest trochę większy sens, żeby śpiewać, no bo nie trzeba się z niczym przekrzykiwać. Ptaki śpiewają o takich porach, żeby było je jak najlepiej słychać i żeby nie mieć konkurencji. Z takich ptaków, które naturalnie śpiewają nocą, no, to jest ich stosunkowo niewiele. No jest oczywiście słowik, ale Warszawa specjalnie ze słowików nie słynie. Nie ma tutaj dużo słowików. Gdzieś tam nad Wisłą. No i jeszcze słynny solista przy metrze centrum, w krzakach nad metrem centrum jest taki słowik, który, znaczy pewnie to są kolejne już słowiki, ale co roku jest tam słowik, który śpiewa. No to miasto i jego rozmaite zanieczyszczenia bardzo szeroko wpływają na nas z pewnością, ale też i na to wszystko, co tutaj z nami żyje i co w tym środowisku też się jakoś odnajduje dobrze. Właśnie mu powiedziałeś, że zwierzęta, których tutaj ciągle dosyć dużo jest, no właśnie to jest ciekawe, bo myślimy trochę o mieście jako o miejscu, gdzie ta przyroda jest skazana w jakiś sposób i na jakąś degradację. Widziałem ostatnio bardzo fajny dokument, który jest dostępny na YouTubie i nazywa się Natura Urbana i opowiada o przyrodzie w Berlinie, głównie o roślinach. Ale tam pada taka fajna, ciekawa myśl, że miasta są często bardzo zróżnicowanymi takimi, znaczy środowisko miejskie jest często dużo bardziej atrakcyjne przyrodniczo, dużo bardziej różnorodne niż tereny pozamiejskie, bo w mieście mogą być różne środowiska, stawy, rzeki, małe lasy, jakieś zagajniki, jakieś tereny parałąkowe, parastepowe, szczególnie parastepowe, no bo na tych wszystkich takich placach budowy i porzuconych, w jakichś porzuconych miejscach, no rozwija się taka roślinność jak właśnie na terenach takich bardziej suchostepowych. Więc to zaskakujące, ale często ta różnorodność w mieście jest większa niż gdzieś dookoła, bo też tutaj na przykład dobrze się odnajduje, stąd też wiele roślin bierze swój początek z miasta. Uciekają z ogrodów botanicznych, uciekają z jakichś tam marketów ogrodniczych, z doniczek i dziś się tu wysiewają, więc to już takie zupełne dziwactwo, ale miasto pod tym względem jest po prostu też super ciekawe, a szczególnie to jest ciekawe w mieście, że miasto się ciągle stwarza jakby, że ten proces nigdy nie jest skończony. To jak są takie stare jakieś ekosystemy, powiedzmy jakieś bagna i one są praktycznie niezmienione od tysięcy lat i one są super cenne, bo są niezmienione. Tymczasem miasto jest interesujące, nie jest tak cenne, ale jest interesujące, bo cały czas coś tam się kotłuje i cały czas każda roślina próbuje przejąć kontrolę w jakiś sposób i wykorzystują wszystkie dostępne możliwości i każdą szansę, żeby się rozmnażać i gdzieś poszerzać przestrzeń. Więc w tym sensie miasto wydaje mi się ekstra ciekawe jakoś też, jako środowisko takie do podglądania. Porozmawiajmy jeszcze o tym mieście i więcej, bo to jest strasznie ciekawe właśnie w kontekście tego, o czym mówisz. I zresztą w ogóle ta książka też jest świetna pod tym względem, że pokazuje ten ruch w dwie strony. To znaczy z jednej strony, jak ta produkcja śmieci
zawłaszcza kolejne tereny, które byśmy kojarzyli z przyrodą, czy wręcz z taką dziewiczą przyrodą, jak to się mówi, no ale z drugiej strony właśnie pokazuje ten ruch w drugą stronę, nie? Kiedy rośliny, zwierzęta i różnego rodzaju inne organizmy świetnie się odnajdują na tych śmieciach, prawda? I no, świetnie to może to za dużo powiedziane, ale całkiem nieźle potrafią sobie radzić. Pozwolę sobie tylko jeszcze wrócić, bo w międzyczasie pojawiło się pytanie, prosiliśmy na początku o zadawanie pytań w komentarzach pod streamingiem i mamy pytanie, czy to tatuidowa marynarka, która rzekomo wyglądałaby dobrze wyłącznie na Seanie Connery. Myślę, że zanim porozmawiamy o przyrodzie w mieście, to jest jednak pilna sprawa. No właśnie, wypada się wytłumaczyć, no bo ja się normalnie tak nie ubieram, ale rzeczywiście założyłem z okazji naszego spotkania marynarkę, którą opisuję w tej książce, która jest naprawdę tweedowa i no nie odważę się wstać, bo czuję się w niej dosyć głupio i też czuję, że jest za mała trochę na mnie, ale no postanowiłem ją założyć, bo ona jest jedną z wielu bohaterek tej książki, a wspominam o niej przy okazji tego, że piszę też jakoś napomykam o takim problemie tego nadmiaru przedmiotów i między innymi nadmiaru ubrań. I to jest jedno z ubrań, które ja mam i nie mogę się z nim rozstać, bo nie lubię wyrzucać rzeczy, więc przewożę do kolejnych mieszkań, w których mieszkam, ze sobą tą marynarkę, ale no założyłem ją może raz albo dwa razy, a mam ją pewnie ze 20 lat czy coś takiego. Także tak, rzeczywiście to jest ta marynarka. Dzisiaj pierwszy raz jej się przyjrzałem. Nie wiem, czy jestem w stanie to zaprezentować, ale bardzo mi to zaimponowało, bo jakoś jakiś ten rodowód wydaje mi się taki szlachetny. Tutaj jednak no widać, że to nie są żarty. No. Prawdziwa szkocka wełna. A nie jakieś śmieci. A nie jakieś dziadostwo właśnie. Możemy wrócić do przyrody. Dobra, to powiedzmy jeszcze trochę, no bo tych historii jest w twojej książce mnóstwo. Jest ten srokosz z Powsina, prawda, który gromadzi w swoich gniazdach te fragmenty sztucznego materiału do grodzenia pól, tak? On gromadzi w swoich gniazdach sznurki do snopowiązałki, czyli to takie nawet nie do grodzenia pól, tylko raczej do wiązania jakichś beli, siana i takich tego typu takich technicznych prac. No tak, ale jest on, jest mewa polarna na wysypisku w Gliwicach, jeżeli dobrze pamiętam. Jest mnóstwo takich zaskakujących zwierząt, które właśnie albo wręcz w środku miasta, albo gdzieś, może nie w samym centrum, ale jednak w bezpośrednim sąsiedztwie. Robią całkiem niezły użytek. Ten srokosz mnie tutaj też przykuł, dlatego że poza tym, że przykuwa swoje ofiary, to też dlatego, że opisujesz, że on jest takim gatunkiem, który potrafi się uczyć wykorzystywać różne materiały. Tak, no to jest. To jest w ogóle bardzo szeroki, ciekawy temat. To wykorzystanie ludzkich śmieci przez ptaki, ale generalnie przez wiele organizmów. I to, kiedy myślimy o wykorzystywaniu, no to
to trochę się narzuca takie myślenie, że traktują je jako narzędzia. No i w przypadku jakichś muchów oczywiście nie możemy o tym mówić, natomiast rzeczywiście wykorzystują podłoża śmieciogeniczne, znaczy antropogeniczne, ale no, pochodzące ze śmieci. No bo naturalnie adaptują się do tego, że wiele tych śmieci swoją strukturą przypomina jakieś miejsca, na których one naturalnie występowały, czy korę drzew, czy skały, czy jakieś takie rzeczy. Wiele roślin też no, zaskakująco dobrze rośnie właśnie w takich miejscach, gdzie te śmieci są wyrzucane. Opisuje mrówki, chyba wścieklice, ale już nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa ten gatunek. Ale no, to są mrówki, które właśnie słyną z tego, że one najbardziej to lubią na wysypiskach mieszkać. Znaczy na dzikich wysypiskach jest ich więcej niż gdziekolwiek indziej, więc to jest rzeczywiście dziwaczno zaskakujące. No i w ogóle mówi się o tym, że na przykład te dryfujące po oceanach śmieci, one też są miejscem życia bardzo wielu różnych organizmów, jakichś glonów, jakichś skorupiaków. I tak naprawdę to jest takie dziwaczne, no ale w jakiś sposób stworzyliśmy jakieś możliwości wielu organizmom. Generalnie te śmieci, żeby nie było wątpliwości, są bardzo złe i nie powinno ich w ogóle być, ale no, przyroda oczywiście nie kalkuluje w ten sposób. Przyroda się dostosowuje do tego, jakie są możliwości. I kiedy jakiś organizm odkryje, że dobrze się czuje na śmieciach, no to już będzie szukał tych śmieci. Więc są całe grupy organizmów, które niespodziewanie dobrze wyszły na tym zaśmieceniu. Ciekawe jest na przykład, a propos śmieci, w ogóle takich śmieci porzuconych gdzieś. To ciekawa jest ta historia o tym, jak śmieci się przyczyniły do wzrostu występowania, znaczy po prostu do rozprzestrzenienia się różnych chorób, które wydawały się zwalczone, na przykład w Brazylii, już nie pamiętam, jaka tam jest choroba konkretnie, no ale któraś z chorób tropikalnych przenoszonych przez komary. No i w latach 50. przy pomocy trucia jakimś świństwem praktycznie ten problem został usunięty. No ale od czasu, kiedy zaczęły się w środowisku pojawiać opakowania plastikowe, które ludzie gromadzili na przykład w ogródkach z jakiegoś powodu, coś w nich sobie trzymali, albo po prostu wywalali je gdzieś w lesie. No okazało się, że to stworzyło się idealne środowisko dla tych komarów do rozmnażania, no bo one lubią jakieś ciepło, jakieś wilgoć, jak stoi woda, w której można złożyć jajka. No i poszło. No i od tego czasu znowu te choroby wróciły w wielkim stylu. I też bardzo ciężko się ich pozbyć. Znaczy, to już trochę nie jest rzecz. Zdaje się, że nie da się z nimi walczyć tymi sposobami, co w latach 50., ale problemem jest po prostu to, że jest nieskończona ilość śmieci w środowisku, w których one się mogą reprodukować w niezakłócony sposób. Więc to. No tak, no z ptakami, właśnie, co swoją drogą ciekawe, dosłownie 2 albo 3 dni temu widziałem w parku obok. To jest może trochę historia o tym, jak się zmienia klimat i co się dzieje z porami roku, ale widziałem mazurka, to jest taki ptak podobny do wróbla. Właściwie trochę wróbel, tylko nie do końca wróbel. Pewien wariant wróbla, bliski kuzyn. Widziałem, jak leci do budki, do takiej skrzynki lęgowej z folią od papierosów i w las tam z nią. Ciężko mi jakoś myśleć, dlaczego miałby teraz budować gniazdo mazurek, ale z drugiej strony
Teraz właściwie już regularne są doniesienia o tym, że ptaki próbują się rozmnażać w środku zimy, różne ptaki. W zeszłym roku, chyba w styczniu, były jakieś kosy w kościach, które założyły gniazdo, złożyły jajka i w ogóle spodziewały się szczęśliwego.